No a jak to się otwiera? Wciska guzik? Układa puzzle? Oh, dziurka od klucza. Dasz mi ten wisiorek? Hmm? Musi być jakieś powiązanie. Hmm. To jest klucz! Skipper? Szkoda, że dziadek tego nie zobaczył. Hmm. Miałam nadzieję, że to z czekolady. Teresa? René? Jesteście? Hej, Barbie! Co słychać? Tęskniłaś za nami, czy co? 10 minut nas nie było. Bardzo. Czasem 10 minut to jak cała wieczność. Wiem już, co nie działało. Znalazłaś odpowiedź w tym swoim podręczniku? Powiedzmy, że czasem przydaje się mała zmiana perspektywy. I gotowe. To co, dziewczyny, przejdziemy razem ten poziom? No jasne. Do dzieła. Witaj w babeczkowej jaskini. Jak ja kocham te lamy! Pamiętajcie, musimy wyłączyć mikser i przeskoczyć muszki. Wszystko jasne, ruszajmy! Jeszcze cukierkowy wodospad i mamy to! Dobra, to już było. Omijamy misie i lecimy po wygraną. Tak! Barbie, udało ci się! Mój kot nareszcie zadziałał! Cóż, bez moich przyjaciółek na pewno nie dałabym sobie rady. Ha? Hej, Chelsea. Słuchajcie, jest ktoś, z kim muszę pogadać, także rozłączam się. Dobra robota, Barbie. Masz co świętować. Widzimy się później. Pa, dziewczyny. Gdzie ty byłaś? I co to? Trofeum. Trofeum? Za co? To dla kogoś, kto pokazał mi, że warto szukać nowych rozwiązań. A kto to taki? Ty! Ja? Serio? Tak, serio. Dziękuję! A wiesz, co jest jeszcze lepsze? Nie? Co? Teraz tańcz! Zagramy siostrzyczko? Się chcą, bo księżniczki chcą bawić się. Ja tylko tyle chcę.
przyjemność grać w 500. rocznicę waszego królestwa! Księżniczki bawić się chcą, bo księżniczki chcą bawić się. Każdy iskry w sobie nosi, czy już wiesz, kim pragniesz być? Odważnie trzeba żyć naprzód, idź! Jestem tu! Robię to, co chcę, sobą dzielę się, nie, już nie wątpię. Wywęszyłem jakieś ładne kwiatki. Kim ty jesteś? Półskizytem? Skąd wiedziałaś, żeby wziąć kwiaty? Gdzieś przeczytałam. Dobra, z mapy wynika, że zaraz dotrzemy na rozstaje dróg. Mapa! Motyla wróżka! Rajna! Motyle wróżki! Lećmy! Dokąd lecimy? Nie mam pojęcia! Wszystkie wskazówki były na mapie! Widziałam rysunek słońca, wschodzącego słońca. Tym razem was złapiemy. Jest ciemno. Nie, słońce wstaje na wschodzie. Na rysunku było wschodzące słońce, więc musimy lecieć na wschód. Świetnie, czyli że trzeba się dowiedzieć, gdzie jest ten wschód. Ale to można ustalić tylko z mapą. Już lecimy. Gdzie one zniknęły? Nie, wcale nie z mapą, ale ze strzelcem. Ze strzelcem, tym w gwiazdach. To nie człowiek, tylko gwiazdozbiór. Łuk strzelca jest skierowany na wschód. Czyli tam. No co wy, małe wróżki, nie odlatujcie. My tylko chcemy was pożreć, to znaczy poznać. To znaczy pożreć. No tak. Myślę, że ich zgubiłyśmy. Masz rację. Lecimy do środka? Musimy spróbować. Uwaga! Nie uda nam się! Leć! Szybko! Nie mam pojęcia, jak takie małe paskudy nas wykiwały. Lepiej chodźmy stąd. Zajli, spójrz! Au! One są moje. Co? To moje stopy. Stopy? Stopy! Ja mam łaskotki! O niej chciałam wam powiedzieć. Dziewczyny, uwaga! Przyprowadziłam gościa. To jest Merlia. Ona jest człowiekiem. W połowie. Jej mamą jest Kalisa. I widziałyśmy, że Kalisa nadal żyje.
Merlia wypełni przepowiednię. Ona może obalić Eris. I Kalisa będzie znowu rządzić oceaną. Pysio ma rację. Ty jesteś naszą prawowitą królewną, a my jesteśmy poddanymi. Nie gniewajcie się, ale nie chcę być waszą królewną. Chcę wrócić do mojego normalnego życia, a bez pomocy mamy nie dam sobie rady. Trzeba porozmawiać z wyroczniami. One będą wiedzieć, jak trzeba walczyć z Eris. Też tak mówiłam. Jednak zanim ruszymy, musimy najpierw jakoś ukryć te jej... wyrostki. Ukryjemy! Przymierz tę bluzkę. Ta będzie lepsza, bo ta ślicznie podkreśli twoje włosy. Damy jej jakieś błyskotki. Nie! O! Nie. Przymierz ten zestaw. A może ten? O! Zdecydowanie nie. Dalej. Wymyśliłam! Cudowny. Pięknie. Wyglądasz wystrzałowo. Super, dziewczyno. Wow, ale z ciebie laska. Wow, a pływała. Tak. Jesteś gotowa na spotkanie z wyroczniami. Laguna Beach serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Świata w surfing. Uczestnicy poskramiają fale, a wśród nich podziwiana właśnie faworytka kibiców Merlia Sanet. Zaraz dalej, się zacznie! Dalej, Merlia! Hej! Mogę się przyłączyć? Najpoważniejszą rywalką Merlii jest w tym roku Kylie Morgan. Trzeba przyznać, że daje Merlii po fali. To jest moja fala, Kylie. To się jeszcze okaże. Na wodę! I co ty na to? Zrobię to lepiej, z zamkniętymi oczami. O tak! Pokażę ci, jak to się robi. I to miało mi zaimponować. Ekstra! Wow! Merlia Sanet opanowała nowy trik! Rewelacja! Po takim show mogę powiedzieć tylko jedno. Niech zgadnę. Wow. Wow! Dzięki, dziadku. Jesteś najlepsza na świecie. Po prostu rządzisz. Tobie też wspaniale poszło, Fallon. Czekajcie, mam ekstra wizję. Wy dwie trzymacie swoje deski i tulicie mi się koala w Australii! O, przepraszam. Ochlapałam was. Nie chciałam. Nie chciałaś akurat. Daj spokój, Fallon. Moim zdaniem nieźle zakręciła. Gdy
gdyby tak brylowała na falach podczas konkursu, miałaby cień szansy, by mnie pokonać. Chyba zmiażdżyć, tak jak tydzień temu w La Jolla. Właściwie miałam na myśli zwycięstwo podobne do tego mojego sprzed 2 tygodni w Redondo. Chyba śnisz. Posłuchajcie, ziomy i ziomalki. Nasi sędziowie wybrali zwycięzczynię. Trzecie miejsce, Fallon Casey. Yes! Pozostaje jeszcze drugie i pierwsze, na pewno dla was. Nie ma znaczenia, która z nas wygrała. No, no, właśnie, że ma. Drugie miejsce zajęła Kylie Morgan. O, drugie? A pierwsze miejsce królowa panny Lia Summer. Dobra robota, gratulacje.